Wraz z premierą 12. generacji procesorów Intel zadebiutowały pamięci DDR5, ale jak wiadomo, te procesory mogą także współpracować z DDR4. Dlatego też w tym filmie porównamy sobie, jak wypada wydajność na obydwu tych rodzajach pamięci z procesorem Intel i7-12700K. Zapraszam. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie porównam dla Was wydajność pamięci DDR4 versus DDR5 w czterech aplikacjach i w siedmiu grach w połączeniu z procesorem Intel i7-12700K. Na płytach Gigabyte'a dokładnie Z690 UD, jedna ze wsparciem DDR4, druga ze wsparciem dla DDR5. Testy na Windows 11. Jak zapewne wiecie, natywne taktowanie pamięci DDR5 w przypadku 12. generacji procesorów Intel to 4800 MHz, aczkolwiek ja używał będę modułów Corsair Dominator Platinum, taktowanie 5200 MHz, opóźnienia CEL 384040. Pracować będą one w trybie Gear 2, bo nie ma innej możliwości. I też wspomnę jeszcze o Command Rate, czyli CR, także ustawione na wartość 2. Po prostu na CR1 komputer się nie uruchomi. Dodatkowa rzecz, podczas testów w grach obniżyłem delikatnie timingi na tych pamięciach na 36, 38, 38, TRFC 380. Co do pamięci DDR4, tutaj użyłem modułów G-Skilla Trident Z Royal, natywne taktowanie 4266 MHz i opóźnienia CEL 19, 19, 19. Natomiast później zmieniałem oczywiście i taktowanie, jak i opóźnienia, ale zrobiłem to w ten sposób, żeby był to test dla przeciętnego użytkownika, który powiedzmy kupując pamięci DDR4 za 500 do 700 zł, mógł uzyskać dokładnie takie same ustawienia bez większych problemów. Można nawet takie moduły kupić od ręki właśnie w okolicy 700 zł. I teraz tak, pierwsze taktowanie DDR4 to 3600 MHz, CEL 16, 16, 16, TRFC 374 i CR1 pracujące w Gear 1. Następnie 4000 MHz, opóźnienia CEL 17, 17, 17, to samo TRFC i CR1 pracujące już w Gear 2, ponieważ niestety Gear 1 nie jest możliwy do uzyskania. I ostatnie taktowanie w końcu DDR4 to 4400 MHz, opóźnienia CEL 19, 19, 19, TRFC 420 i CR1, jak i Gear 2. Pamięci użyte w testach to moduły Single Rank, aczkolwiek w przypadku DDR4 mamy dwie kości po 8 giga, a w przypadku DDR5 dwie kości po 16, aczkolwiek nie ma to wpływu na końcowy wynik testów. Zaczniemy od benchmarka 7-Zip. Podczas kompresji widzimy ogromną przewagę pamięci DDR5 i w porównaniu do najszybszych DDR4 notujemy ponad 44% przewagi. W tym konkretnym przypadku liczy się przepustowość pamięci, więc nic dziwnego, że mamy takie, a nie inne wyniki. Inaczej już wygląda sytuacja podczas dekompresji, gdzie liczy się czas dostępu. I tutaj DDR5 kończą na ostatnim miejscu, choć wyniki na wszystkich pamięciach nie odbiegają zbytnio od siebie. W Blenderze znaczących różnic brak, można wręcz powiedzieć, że są one marginalne. W benchmarku Crossmark, obrazującym wydajność w produkcji, kreatywności, jak i reakcji, pamięci DDR5 plasują się na drugiej pozycji, zaraz za DDR4 pracującymi z zegarem 4400 MHz. Wpływ na wynik ogólny miał test na reakcję, czyli po raz kolejny powodem są wysokie opóźnienia DDR5. Podczas eksportowania 100 zdjęć w Adobe Lightroom niekwestionowanym liderem są pamięci DDR5. Nawet szybko taktowany RAM DDR4 4400 CL19 musiał uznać porażkę w okolicach 24%. Przechodzimy do gier, na początek Wiedźmin 3 na mapie Novigrad. W tym przypadku nawet po delikatnym obniżeniu opóźnień na DDR5 nie były one w stanie zrównać się z DDR4 pracującymi z zegarem 3600 MHz CL16. Różnica nie jest wprawdzie duża, ale jednak. CSGO zdecydowanie nie lubi się z Gear 2, jak i wysokimi opóźnieniami, stąd też niekwestionowanym liderem jest DDR4 3600 CL16. DDR5 5200 natomiast lądują na końcu stawki. W Death Stranding wyniki są wyrównane, choć zwycięzcą w tym tytule są DDR4 z taktowaniem 4400 i opóźnieniami CEL 19. Podobną sytuację mamy w Metro Exodus i można powiedzieć o granicy błędu pomiarowego. Kingdom Come Deliverance najlepiej wypadły DDR4 3600 MHz, wyprzedzając DDR5 z CEL 36 około 2%, a w stosunku do ustawień fabrycznych różnica wzrasta do prawie 5%. W Shadow of the Tomb Raider na prowadzenie w końcu wychodzą pamięci DDR5, gdzie na ustawieniach fabrycznych wypadają lepiej względem 4400 CEL 19 około 3% i na obniżonych opóźnieniach prawie 4%. I na koniec nowość, czyli Far Cry 6. Ten tytuł, jak wiadomo, poza wysokim taktowaniem lubi też niskie opóźnienia. To skutkuje tym, że pamięci DDR4 po raz kolejny wypadają lepiej względem DDR5. Nie są to być może powalające różnice, bo w porywach do 4%, ale jednak.
Sami chyba przyznacie, że wyniki testów są bardzo interesujące. Krótkie podsumowanie zacznę od aplikacji. O ile w benchmarkach syntetycznych typu Blender, Crossmark te różnice są niewielkie, czasami mówimy nawet o granicy błędu pomiarowego, to już w testach praktycznych w Adobe Lightroom podczas eksportu zdjęć czy też kompresji w 7-Zip przewaga DDR5 jest ogromna. Jeżeli używacie komputera głównie do zastosowań pro, z pewnością DDR5 poradzą sobie zdecydowanie lepiej. Rzecz jasna, trzeba wziąć pod uwagę cenę, bo na chwilę obecną raz, że tych pamięci nie ma zbyt dużo, dostępność też pozostawia wiele do życzenia, ale cena DDR5 zaczyna się od 1400 zł za dwa moduły. W grach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. O ile różnice nie są duże, od 3 do 5%, to nie zmienia to faktu, że tylko w jednej grze DDR5, a jest to Shadow of the Tomb Raider, były delikatnie wydajniejsze, okolice 4%. W pozostałych grach albo wyniki były zbliżone, albo też gorsze, na korzyść rzecz jasna DDR4. I też co istotne, nawet pamięć taktowana zegarem 3600 MHz z opóźnieniami CL16 była wydajniejsza od DDR5 5200 CL36. Dlatego też, jeżeli gry są Waszym priorytetem, to nie warto w tym momencie inwestować w pamięci DDR5. Lepiej kupić jakieś DDR4 za 5-6 stówek, ustawić taktowanie 3600 MHz, opóźnienia CL16, Command Rate 1, Gear 1, i macie za dużo mniejsze pieniądze, podobną lub też nawet lepszą wydajność. Pamiętajcie jednak o jednej rzeczy, że DDR5 to nowość. Tak samo jak w przypadku premiery DDR4, te opóźnienia były na początku wysokie, ceny również, to z czasem wszystko się normowało i tak samo będzie w tym przypadku. I gdybyście ewentualnie kiedyś chcieli się przesiąść na DDR5, to będziecie niestety zmuszeni do zmiany płyty głównej. Także też warto mieć to na uwadze. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się film podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Czekajcie na kolejne materiały. Przygotowuję dla Was porównanie Windowsa 10 do 11 i prawdopodobnie zrobię to porównanie na pamięciach DDR4, jak również DDR5. Zobaczymy, jak czas pozwoli. Na dzisiaj tyle, jak mówię. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.